Postanowiłem przebadać zarówno muzyków, jak i słuchaczy w czterech subkulturach młodzieżowych, czyli w kulturze hip-hopowej. Chciałem też przebadać metali, skinheadów oraz punków i zobaczyć, jak wygląda ta relacja między muzykami 8 zespołów, a słuchaczami w tych subkulturach. Nazwałem sobie tą całą relację, którą opisałem w książce Brzydkie słowa, brudny dźwięk, ponieważ okazało się, że tych w percepcji zwykłych ludzi często taka muzyka jest odbierana jako dość brzydka i nie bardzo dźwięczna, której się nie da słuchać, jak się posłucha wykładów z lat 80. albo przeczyta książki analizujące subkultury w latach 80. Często pojawiają się określenia dotyczące tego, że to jest hałas, to jest chaos i że w ogóle nie da się tego słuchać i to wszystko niedługo umrze. Jak się okazało, subkultury nie umarły tak szybko, choć obecnie nie są tak wyraziste i wyraźne jak w latach 90. w Polsce, ponieważ wtedy byłoby to takim swoistym doświadczeniem pokoleniowym, kiedy właściwie każdy w klasie, w podstawówce albo w liceum miał jakiegoś punka, skinheada, metala albo hip-hopowca. Obecnie jest to mniej wyraźne i mniej zauważalne, szczególnie w przypadku obecnych nastolatków, ponieważ obecne pokolenie X i Y, czyli 20, 30 i 40-latków, dorastało w tych czasach, kiedy subkultury były takim stałym elementem kultury młodzieżowej i oni wciąż słuchają tej muzyki, wciąż ich można spotkać na koncertach różnych zespołów. Natomiast obecnie nastolatki odeszły trochę od takiego nawet mainstreamu, jeśli w ten sposób mielibyśmy rozumieć subkultury młodzieżowe, bo trzeba mieć w głowie fakt, że wielu hip-hopowców czy metali odwiedza takie programy jak Kuba Wojewódzki Show, czy biorą udział, są jurorami w wielu programach telewizyjnych typu Voice of Poland i stali się po części, jakby te subkultury młodzieżowe weszły do mainstreamu, natomiast obecnie młodzież pewnie i ta ich subkulturowość przekształca się w trochę inną formę, taką bardziej wirtualną. Jeśli się sprawdzi statystyki YouTube'a i to, co młodzi ludzie obecnie oglądają, są głównie turnieje Counter-Strike'a i oni oglądają, jak ktoś inny gra w grę komputerową i tam się tworzą całe grupy fanów konkretnych graczy i pewnie subkultury będą się zmieniać i trochę przekształcać, ale z drugiej strony wśród najbardziej popularnych filmów jest Gang Albanii i młodzież również ogląda filmy związane z Popkiem Monsterem oraz teledyski Tedego, bo Tede sam przyznaje, że przestał pracować dla telewizji i właściwie wyniósł się z mainstreamu i przeszedł na YouTube'a i tylko tam publikuje swoje teledyski, ponieważ na tym się da zarabiać i tam są młodzi ludzie i tam są jego słuchacze. Natomiast wracając do głównego tematu, czyli brzydkich słów i brudnego dźwięku, relacja, jaką staram się przebadać, skupiała się na trzech, a właściwie czterech elementach. Pierwsza rzecz to był przekaz, czyli teksty piosenek śpiewanych przez zespoły, tudzież rapowanych w przypadku hip-hopowców, a growlowanych w przypadku muzyki death metalowej. Analizowałem okoliczności przekazu, czyli przeprowadziłem obserwację uczestniczącą na koncertach badanych zespołów. Analizowałem wywiady z członkami zespołów, czyli z muzykami, autorami tekstów, którzy na różnych etapach swojej twórczości udzielali różnych wywiadów w fanzinach muzycznych lub w prasie mainstreamowej. I finalnie przeprowadziłem badanie ze słuchaczami muzyki subkulturowej, czyli z punkami, skinheadami, metalami i hip-hopowcami. I to, do czego doszedłem, to po pierwsze, że muzycy mają rzeczywiście jakieś założenia i chcą coś przekazać swoim słuchaczom. Są to głównie czego by jakby oczekiwali od słuchaczy, to chcieliby ich skłonić do refleksji nad różnymi kwestiami. W przypadku muzycy metalowi uważają, że chcieliby opowiedzieć o złu tego świata i dominacji doktryny katolickiej, szczególnie w Polsce, i pokazać w sposób metaforyczny cierpienie i ból i różne problemy, jakie się wiążą z silnymi emocjami, które w nich drzemią. W przypadku raperów oni by chcieli pokazać trudności życia codziennego. W przypadku punków była to bardziej taka antysystemowość i walka z systemem.
Więc konkretne treści muzycy mają do przekazania swoim słuchaczom. Nie zawsze jest to odzwierciedlane bezpośrednio w tekstach. Jeśli pomyślimy sobie o tym, że Nergal mówi o tym, że chciałby opowiadać o złu tego świata swoim słuchaczom, a następnie słuchamy tekstów, gdzie mamy różne mitologiczne odwołania o lewiatanie, który nadchodzi, czy o, w przypadku piosenek Vadera, o apokaliptycznych wizjach, gdzie jakieś zwłoki są przysypywane popiołem. Ciężko powiedzieć, że to dokładnie odzwierciedla to, co mają do przekazania muzycy. Czy w przypadku hip-hopu, gdzie jeśli się zliczy słowa występujące w piosenkach hip-hopowych, to okazuje się, że rap jest w dużej mierze o rapowaniu. Czy w przypadku skinheadów okazuje się, że wiele piosenek jest o samym byciu skinheadem. Więc jednak okazuje się, że słuchacze dobrze dekodują ten przekaz, który muzycy chcieliby im może teorię magicznego pocisku, nie no, oczywiście teorię magicznego pocisku nie ma tutaj zastosowania, ale dekodują dobrze przekaz, który muzycy formułują w tekstach swoich piosenek. Czyli istnieje jakaś taka semantyczna wspólnota między nadawcami przekazu a słuchaczami, ponieważ dobrze oni rozumieją teksty, które są często metaforami. Z drugiej strony interesowało mnie sprzężenie zwrotne między słuchaczami a nadawcami przekazu, czyli czy słuchacze mają jakiś wpływ na muzyków. No i okazuje się, że mają, ale w pewien sposób ograniczony, czyli muzycy, kiedy czują, że ich poczucie wolności jest ograniczone przez słuchaczy, nie do końca się przejmują ich zdaniem. Z drugiej jednak strony mówią, że wszystko, co tworzą, jest dla słuchaczy i że to oni im dają energię i odbierają tę energię od słuchaczy, ponieważ muzyk bez słuchacza byłby takim pisarzem piszącym do szuflady. Natomiast no, trzeba przyznać, że wszystkie właściwie zespoły, które analizowałem, subkulturowe, miały takie momenty przejścia, gdzie ich fani się na nich obrażali, jak w przypadku Behemota, który przestał grać w pewnym momencie muzykę black metalową pogańską i zaczął grać muzykę death metalową bardziej, z tekstami bardziej satanistycznymi niż pogańskimi. I wtedy publiczność i fani Behemota od niego się odwrócili, ponieważ stwierdzili, że się sprzedał. I sam nawet byłem na koncercie, gdzie plastikowe kubki leciały na scenę, gdzie grał Behemot i pojawiały się okrzyki, żeby szedł stąd szybko. Więc takie sytuacje miały miejsce, więc to sprzężenie zwrotne, czyli ten taki feedback dawany przez słuchaczy zespołem występuje, natomiast jest on warunkowy, czyli w sytuacji, kiedy nie zaburza to poczucia wolności twórczej muzyków, on następuje, natomiast w przypadku, gdzie muzycy czują się zagrożeni, to tego feedbacku po prostu nie przyjmują. No i to, co się wydaje teraz najważniejsze, też to, że w dużej mierze ten cały model komunikacji między nadawcami a słuchaczami przeniósł się w dużej mierze do internetu. Jakby obecne technologie zmieniły w ogóle konsumpcję muzyki i konsumpcję tego przekazu, ponieważ tak jak w latach 90. czy 80. wszyscy słuchali muzyki na kasetach magnetofonowych, gdzie każdy był zmuszony właściwie do przesłuchania całego albumu, całego wydawnictwa danego zespołu, tak obecnie przez YouTube'a czy takie aplikacje typu Spotify możemy właściwie dowolnie, w dowolnym momencie, gdzie jesteśmy, posłuchać jednej piosenki, takiej, na którą mamy ochotę. I nawet często imprezy w domach młodych ludzi tak wyglądają, że nie ma już płyty, którą się puszcza, czy kasety, tylko jest włączony komputer i na YouTubie ludzie przełączają różne teledyski i właściwie każdy staje się DJ-em na takiej imprezie. I ta dowolność i różnorodność muzyki, z jaką się obecnie spotykają młodzi ludzie, jest znacznie większa niż wcześniej. Ale z drugiej strony dzięki temu jest jakaś większa doza muzyki, którą młodzi ludzie przyjmują i większa liczba różnych typów przekazu, które do nich trafiają. Powoduje to pewnie w taki ponowoczesny sposób, że mniej utożsamiają się z jakimiś gatunkami muzycznymi. Jednak jak odwiedza się różne festiwale muzyczne czy koncerty, wciąż można zobaczyć młodych ludzi, którzy wciąż zapuszczają irokezy albo długie włosy, wciąż noszą ciężkie buty i wciąż
mocno utożsamiają się ze swoimi subkulturami młodzieżowymi, które mam nadzieję, że nie umrą. I wiadomo, że nie wygląda to tak jak kiedyś. Tam subkultury nie są obecnie jakby skoncentrowane wokół jakichś wartości, ale raczej wokół stylu życia. Ale muzyka jest bardzo silnym elementem stylu życia, stąd myślę, że wciąż będziemy mieli styczność z subkulturami. Dziękuję bardzo.